Konwencja Krajowa Porozumienia. Jest data Konwencja Krajowa Porozumienia Jarosława Gowina 17 kwietnia. Na 17 kwietnia zwołuje Konwencję Krajową Porozumienia Jarosława Gowina. Przedstawimy na niej główne obszary tematyczne, o których będziemy rozmawiać z Polakami, zapowiedziała w piątek przewodnicząca Konwencji Krajowej tej partii i wiceminister rozwoju Iwona Michałek. Na 17 kwietnia zwołuje Konwencję Krajową Porozumienia Jarosława Gowina. Na tej konwencji przedstawimy główne obszary tematyczne, o których będziemy rozmawiać z Polakami. Przedstawimy liderów tychże tematów. Rozpoczną się równolegle panele dyskusyjne, oświadczyła Michałek podczas konferencji prasowej w Sejmie. Zapraszamy wszystkich Polaków do rozmowy, do porozumienia, które jest bardzo potrzebne właśnie w tej chwili Polsce. Chcemy rozmawiać z Polakami, chcemy z nimi dyskutować, chcemy zaproponować program, który będzie odpowiadał właśnie Polsce, dodała. Jak przekazała, na konwencji zostaną podjęte uchwały, które są bardzo ważne dla naszej partii i dla Polski. Dodała, że konwencja odbędzie się w formie zdalnej i weźmie w niej udział ok. 300 delegatów. Wicerzecznik partii Jan Strzeżek mówił natomiast dziennikarzom, że celem konwencji jest pokazanie, jaki ma być kierunek dalszych działań porozumienia Jarosława Gowina. To pokazuje, że po tym jak pożegnaliśmy zdrajców z porozumienia, tych którzy próbowali rozbić i porozumienie i Zjednoczoną Prawicę, cały czas się wzmacniamy, mówił wskazując na niedawne przejście do porozumienia dotychczasowej wiceszefowej klubu Lewicy Moniki Pawłowskiej. Nawiązywał też do sporu toczącego się od pewnego czasu w partii. Chodzi o spór dotyczący kierownictwa ugrupowania. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 rok, na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 rok. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji Sądu Koleżyńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii. Zwolennicy Jarosława Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją Krajowego Sądu Koleżyńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. 13 lutego ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z porozumienia kolejnych 8 członków, w tym 3 posłów. Strzeżek pytany w czasie konferencji, czy zapowiadana konwencja będzie odpowiedzią na Nowy Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości, odparł, że to będzie poszerzenie oferty programowej Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że każdy kto dobrze życzy nie tylko porozumieniu, ale także całemu obozowi rządowemu cieszy się, że jako porozumienie chcemy wziąć na siebie większą odpowiedzialność w zakresie oferty programowej, mówił wicerzecznik. Dopytywany czy porozumienie popiera Nowy Ład, Strzeżek odparł, że cały czas czekają jaki będzie jego ostateczny kształt. W momencie, gdy będziemy znali cały projekt wtedy będziemy mogli ostatecznie się pod nim podpisać. Jako porozumienie mamy swój wkład, jesteśmy tym środowiskiem, które chce większego wsparcia dla samorządów, większego wsparcia dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że nasi partnerzy z PiS i z Solidarnej Polski zaakceptują nasze propozycje, mówił Strzeżek. W zeszłym tygodniu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała PA po przełożeniu zaplanowanej na 20 marca prezentacji Nowego Ładu. Jak wyjaśniła, w obecnej sytuacji dla rządu oraz PiS najważniejsza jest walka z epidemią. Zgodnie z zapowiedzią PiS, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska, nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia, czyste powietrze, Cyberpoland 2025. Złota jesień życia.